Witam, ja jestem Grzesiek, a to jest program Gry Motorsporty i to jest takie szybkie podsumowanko Grand Prix Bahrainu w Formule 1. Zwykle mówię o wyścigach endurance, ale przecież hej, Formuła 1 to też motorsport. Staram się też mówić o MotoGP, o Formule 1, o NASCAR. No IndyCar jeszcze nie miałem okazji chyba opowiadać w swojej, w cudzysłowie, karierze, że się Boże karierze, o tak to może lepiej nazwijmy. I dobrze, to jest takie bardziej nie podsumowanie, a bardziej może parę myśli na temat zespołów, na temat tego, co się działo w Bahrajnie, tego, co, jak wyglądało w ogóle ściganie w tej nowej erze, w tej nowej wręcz, to jest ogromna rewolucja, która właśnie przeszła swój pierwszy test, który przeszli pomyślnie. To myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście kolejne wyścigi też będą weryfikowały, jak będzie się sprawowało to ściganie oraz nowe regulacje na takich trudniejszych już torach, no bo jednak Bahrain to był dość, no ja uznaję przynajmniej za w miarę łatwy tor do wyprzedzania. No mniej więcej tu mamy opony Pirelli, tu mamy DRS, czyli mniej więcej sezon 2012, a jak w roku 2014 wyścig zaczęto rozgrywać po zmroku i do tego doszły też jednostki turbohybrydowe V6, no to Bahrain zawsze dostarcza. Jak mieliśmy, nie wiem, do lat, w tych pierwszych 6-7 latach, w czasach silników V8 bez KRS-u i tak dalej, mieliśmy momentami slipery, w szczególności rok 2010, na innej konfiguracji, no to tak od tego mniej więcej 2000, myślę, że 13, 14, nawet 12 można spokojnie nazwać Bahrain jako jeden z ciekawszych wyścigów w sezonie. I dobrze, ja myślę, że możemy lepiej sobie przejść do, oczywiście, no, do Ferrari. No, świetne zwycięstwo, nienaganna forma przez cały weekend. Dodatkowo też, no właśnie strategicznie tutaj jestem w sumie ciekaw, jak to można opisać. No bo nie bali się przeciągnąć dłużej Leclerca, to jedno okrążenie, dwa okrążenia dłużej. I to cały czas działało. No ale też tak spostrzegę, że z reguły właśnie Ferrari chyba, czy z reguły dość często Ferrari potrafi w miarę dobrze otworzyć sezon pod kątem strategii, natomiast może z tym różnie bywać w dalszej części i zobaczymy, jak w tym roku będzie. No w tym roku jest, wszystko się pozmieniało, jeśli chodzi o przepisy i też sposób rozgrywania wyścigów też prawdopodobnie ulegnie zmianom, no bo jednak skoro samochody mogą łatwiej się wyprzedzać oraz zamieniać pozycjami w trakcie wyścigu bez potrzeby używania team orders na przykład, no to to ściganie też, ta walka będzie bardziej agresywna i też możliwe, że właśnie będzie też bardziej się opłacało jechanie na więcej postojów, nawet na takich torach jak Barcelona, Hungaroring czy Imola, które nie są najłatwiejsze do wyprzedzania. No i no Ferrari naprawdę tutaj no nic nie ma nic dodać, nic ująć, fenomenalna forma. Red Bulla też należy, myślę, że pochwalić za to, że pokazali mniej więcej czystym tempem takie minimum tego, jakie można było zakładać przed sezonem. To znaczy, że wielu zakładało, że mogą wygrać. Nie wygrali, ale cały czas no Verstappen przecież był w stanie naciskać Leclerca aż do samego momentu awarii. Jestem ciekaw, jakby wyglądał właśnie wyścig, gdyby nie neutralizacja spowodowana awarią samochodu Pierre'a Gasly'ego. Czy wtedy Leclerc byłby w stanie utrzymać się na tych oponach, na których jechał wtedy przez te ostatnie 12 tam okrążeń? Czy jednak może Verstappen by zdołał go dogonić i wyprzedzić? No i czy też przez te 10 okrążeń by zdążył na tyle właśnie tą stratę w ogóle odrobić? To jest w ogóle ciekawe. No i też czy potem silnik Ferrari na tych zużytych oponach dalej by dawał aż taką przewagę? No bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że silnik Ferrari w tym roku daje taką samą przewagę, jak w roku mniej więcej 14-15 dawał przewagi silnik Mercedesa w innych samochodach, ale też do tego za momencik sobie szybko przejdziemy. Mercedes, to jest chyba ograniczenie strat i wygląda na to, że Toto Wolff, Lewis Hamilton chyba jednak aż tak nie blefowali, jeśli mówili, że mają problemy. Oczywiście ten pole posing, czyli podskakiwanie samochodu na prostych, było większym problemem na testach w Barcelonie, czy na początku testów w Bahrajnie. Potem to się zdecydowanie poprawiło, ale widać, że nadal jak nie to, to jeszcze oczywiście opór powietrza i tak dalej. Tutaj aż akurat odnośnie powodów, to już chyba lepiej na przykład obejrzeć sobie materiał Daniela Białego z Echa Paddocku, bo tutaj też to jest zostało lepiej wyjaśnione. Ja tu tylko rzucam takie szybkie myśli. Na pewno nie można zarzucić im tego, że nie wykorzystali szans do maksimum w tym wyścigu. Byli prawdopodobnie co mogli. Trudno powiedzieć, czy mogli cokolwiek zdziałać strategicznie.
Szczególnie dlatego, że no, jakby byli osobną wyspą. No, Mercedes był w swojej lidze w tym wyścigu, ale niestety dla nich niestety to ta liga była za Ferrari, za Red Bullem. A tak to właśnie jechali klasycznie swoją ligę, tylko nie mieli za bardzo z kim walczyć. George Russell był przezroczysty, Hamilton coś był w stanie tam porywalizować, ale też nie za bardzo mógł, nie za bardzo miał z kim. Kevin Magnussen i ogólnie Haas. I w ogóle też Alfa Romeo, ale czołówkę dzisiaj, znaczy, ale takim numerem jeden z tych czterech kierowców, czyli Magnussen, Bottas, Zhou i Schumacher, no to jest dzisiaj Kevin Magnussen. Duńczyk, który jeszcze parę tygodni temu nie wiedział, że będzie się ścigał w Formule 1, który bardziej przygotowywał się na Sebring, na start dla Cadillac Racing, operowanego przez Chip Ganassi Racing w klasie DPI w IMSA Sports Car Championship, który miał w tym roku też jeździć w ogóle dla Peugeota w World Endurance Championship w klasie Hypercar, gdzieś mniej więcej od Monzy, od Fuji, czyli mniej więcej od tej części sezonu polemą. Nagle okazuje się, że tyk do Formuły 1 i to też nawet nie do tych złego samochodu. Duńczyk mówił, że nie chciałby wracać do byle czego, by tułać się na końcu stawki, tylko chciał wrócić do czegoś solidnego, czegoś, co mu pozwoli walczyć o jakieś dobre pozycje. I wow, znaczy wtedy, szczerze, no wszyscy chyba się łapaliśmy za głowy, znaczy ci, którzy jakby patrzyli na Kevina pod kątem jego kariery w Endurance, ci, którzy też tam kibicowali oraz przyglądali się tam, jak to wygląda u niego, no to wielu się łapało za głowę, ja się między nimi, no tak pół łapałem, pół nie byłem pewien. No ale bliżej chyba było mi jednak do łapania się za głowę, no bo Haas miał, no nie, pomijmy już problemy natury komercyjnej, Haas miał ten też problem trochę z niezawodnością, w szczególności w Barcelonie, no tam te pierwszy chyba trzeci dzień były dość mocno zmarnowane i okrojone pod kątem ich przebiegu, a tu proszę bardzo, w Bahrajnie świetnie się spisali na testach, oczywiście mieli dodatkowy czas i też te pojedyncze czasy okrążeń na koniec testów to też są niewymierne do końca, ponieważ oni jeździli w troszkę innych warunkach i mieli trochę więcej czasu, etc. Ale no jednak pierwszy wyścig jak na razie pokazał, że mogą walczyć. I tak samo jest Alfa Romeo, gdzie Bottas troszkę zawalił start, ale widać, że ten silnik Ferrari pozwala im wyprzedzać, pozwala im walczyć, więc nawet pomijając już to, że Alfa prawdopodobnie jest tam pewnie mocniejszą konstrukcją oraz Haas też jest mocniejszą konstrukcją niż reszta stawki, to jeszcze ten silnik Ferrari daje możliwości walki na torze, bezpośredniej walce. I tutaj jest taka szybka myśl, tak jak powiedziałem wcześniej, że teraz ten silnik może dawać podobną. Trudno zmierzyć, czy aż tak taką samą, czy może słabszą przewagę, jak silnik Mercedesa mniej więcej w 2014-2015 roku w Williamsach. To jest podobny case, to znaczy, że silnik robi znaczną część roboty w nadwoziu, które nie jest do końca pewne. Pamiętam, że wtedy w Williamsie akurat tory, gdzie nie był potrzebny jakiś szczególny docisk, były naprawdę mocne w ich wykonaniu. Jednakże gdy na przykład, nie wiem, pojawiały się jakieś obiekty, znaczy gdy padał deszcz, to na pewno Williamsy wtedy sobie nie radziły. Wtedy były no drama, w szczególności w kwalifikacjach. W wyścigach już ten deszcz aż takim straszny nie był, ale w kwalifikacjach było trudno. Wolniejsze zakręty chyba tam też nie były dla nich jakoś szczególnie pomyślne, ale no to jest, mówię, to jest, może być podobny case. Co ciekawe, znowu w tym case jest Valtteri Bottas, tylko że tym razem jest w jednym z tych dwóch zespołów, tym razem jest w Alfie. I mówię, to są bardzo podobne case'y i Haas i Alfa, i tutaj właśnie może być ciekawe, jak będzie wyglądała ich forma na torach, na których prędkość, na których moc nie jest jakoś szczególnie istotna, na to chcę właśnie już teraz zwrócić uwagę. Czy coś tu mogę dodać? Na pewno no, trzeba pochwalić też Zhou Guanyu, który powinien się zmienić sobie na teraz imię lub też nazwisko na Zium, bo dosłownie to było to co pokazał na torze, na tą walkę wręcz w debiucie. To warto wyróżnić. Oczywiście wiadomo, że cały czas wiele osób jest nieprzekonanych do Chińczyka
i nie będę tego negował, że no też w F2 jego wyniki były różne, tylko pamiętajmy też, że to kim jesteś w serii juniorskich nie definiuje tego, kim będziesz w klasie królewskiej i tutaj MotoGP jest tego doskonałym przykładem nieraz, że można być totalnym krapem w klasach juniorskich. I teraz już nie będę wymieniał przykładów, ale naprawdę znajdzie się parę osób, które były kiepskie w juniorkach, a potem, gdy jakimś cudem, dość przypadkowo się pojawiły w klasie królewskiej, nagle cyk, odpalały rakietę i były, no może nie, że od razu były bombą, ale naprawdę bardzo dobrze sobie radziły. I odwrotnie może, i odwrotnie jest też tak samo z drugą stronę, że można być świetnym, można naprawdę świetnie zdominować juniorki. A w królewskiej kategorii różnie z tym może być, nie wiem, taki przykład może być z pierwszy z brzegu Stoffel van Dorn, który też świetnie się spisał w juniorkach, a w klasie królewskiej, no nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, żeby stawiał czoło Fernando Alonso, już było z tym różnie. I skoro mówimy Alonso, no to Alpine, to jest taka już niewiadoma, szczerze to jest w sumie bardzo wiele niewiadomych, no bo tak naprawdę wiemy jedynie tylko, że Ferrari jest z Red Bullem wysoko na czele, za nimi gdzieś tam może być Mercedes, który prawdopodobnie w zależności od tego, jak bardzo Tor premiuje prędkość i moc, no to będą bliżej lub też dalej czołówki. No Bahrain akurat tą moc i prędkość no premiuje niezwykle, tak samo jak też Tor Jeddah, znaczy w Dżudzie, czyli to obiekt, na którym się pojawimy w ten weekend w Arabii Saudyjskiej, no to one obydwa premiują prędkość, premiują moc, ale też Jeddah jednak premiuje też, że powiem, dobre właściwości prowadzenia się samochodu, w szczególności gdzie jest na tym torze, gdzie jest sporo takich przełożeń z lewej do prawej, z prawej do lewej, no to w takich miejscach warto właśnie mieć dobry, znaczy nie docisk, no po prostu warto mieć dobre właściwości właśnie prowadzenia samochodu, o tak to można powiedzieć, gdzie ten tor jest naprawdę niesamowicie szybki. I też będę ciekaw, jak tu będzie wyglądało ściganie, ale też o tym powiemy zaraz. Alpine, no jest niewiadomo. Jechali po punkty, w okolicach punktów nawet, dopóki Red Bulle i Gasly się nie zepsuli. Ale no trudno powiedzieć. Prawdopodobnie ten samochód, z tego co słyszałem, wymaga dostrojenia, ale też to są piąte przez dziesiąte. Co można takiego o Alfa Tauri powiedzieć? No co tu mówię, to jest niewiadomo. Wygląda na to, że bo na testach bywało lepiej, bywało gorzej i trudno ich gdzieś tam zdefiniować, gdzie oni są. I zobaczymy, no prawdopodobnie no, kolejne rundy nam powiedzą, no zresztą w kolejnych rundach będziemy właśnie poznawać te układ stawki. Nie bierzmy tego, że Ferrari i Red Bull są dzisiaj w takiej kolejności, jakiej są, że tak będzie cały czas, to się będzie cały czas zmieniało w zależności od toru, od tego, kto jaką pracę wykona w treningach, od tego, kto jakie części przywiezie na kolejny wyścig. Tu jest naprawdę cała masa zmiennych i trudno wyłonić z tego taki jednolity, no, wyłonić z tego taki neutralny, taki prawdziwy obraz tego, jak kto ma, jak naprawdę, kto ma taki szybki samochód, taki zgoła czysty, znaczy taki, że bez że powiem, taki, że sam z siebie, bez ulepszeń, bez poprawek i bez tej może pracy w treningach, o, że trudno to właśnie trudno ustalić, ale dobrze, jeszcze szybko, Aston Martin, McLaren, Aston, no, podobnie, no to też, to jest chyba trochę zjazd jak na razie, to jest trudno powiedzieć, bo też mieli dość trudny weekend. Nico Hulkenberg raz, że nie miał zbyt łatwo, ponieważ dopiero, no, on właściwie w Grand Prix Eiffel w 2020 roku nie jeździł w ogóle niczym wyścigowym. Chyba nawet jak testował Lamborghini w specyfikacji pucharowej lub też GT3, to i tak to było gdzieś jeszcze w sierpniu do roku 2020. I od tego momentu tam było tylko parę jakichś sesji może w symulatorze, a tak to nic. Więc to jest zagadka. No, Hulk nie miał łatwego weekendu. Pozycja, która 17, no, ale ostatni tak naprawdę z tych, którzy ukończyli. No i też pamiętajmy, że Hulkowi nie pomaga jego masa, jego wzrost, a no masa w tym roku jest
No, jakby naprawdę w tym roku wracamy prawie że do sytuacji z mniej więcej czasów 2014, 15, 16, gdzie ta masa była taka naprawdę na granicy, że chyba trudno było zawodnikowi wyższemu i cięższemu, naprawdę było trudniej walczyć w wyścigach, trudniej było być konkurencyjnym. Oczywiście to nie jest aż tak, jak nie masz takiej skrajności jak w 14, 15, gdzie no wtedy jeszcze przepisy no wręcz prowokowały do tego, żeby kierowcy tacy wyżsi, no to się wręcz, no nie że odwadniali i tak dalej, ale no doprowadzali się do dość trudnej sytuacji zdrowotnej w niektórych trudniejszych wyścigach jak Singapur czy Malezja. No i no mówię, Hulker no nie miał łatwego życia, nie miał łatwego zadania, nikt od niego niczego nie oczekiwał, a i tak pokonał Strolla w kwalifikacjach. Więc to chyba mówi wiele. McLaren. Nie wiem co powiedzieć, no, bo to jest trudne, bo gdy było chłodniej w Barcelonie, McLaren naprawdę brylował w testach. Po czym okazało się w Bahrajnie, że są problemy z tą niezawodnością. Głównym problemem, hamulcem takim ich, no, hamulcem ich kilometrażu były właśnie hamulce, ponieważ no, przez nie mogli tak naprawdę wypuścić bezpiecznie samochodu na tor i no, troszkę czasu spędzić w garażach nad eliminacją usterek, a i tak w ten weekend chyba nie korzystali z takich pełnoprawnych rozwiązań, tylko tam było troszkę prowizorki, jeśli mi wiadomo, ale tutaj już nie dam głowy sobie uciąć za to. W każdym razie, no chyba to nie jest to, czego by chcieli i muszą z tymi hamulcami popracować. Niezawodność jednostki napędowej też stanowi spory problem. Z tego, co słyszałem, z tego, co zdarzyło mi się zauważyć, to też czasami Ricardo i Norris wychodzili zza tunelu, zza kogoś na prostej, by no, schłodzić te jednak elementy jednostki napędowej i hamulce. Przypomnijmy też właśnie, że hamulce od tego roku też podlegają ograniczonej puli sztuk. To znaczy, że na sezon jest konkretna ilość zestawów hamulców naprzód, czyli zestaw to jest, że hamulce do lewego przedniego i prawego przedniego koła, zaciski, tarcze. To jest takim dużym proszę i jest oczywiście to samo na tył. I tutaj oczywiście w zależności od tego, ile wyścigów będzie, to tyle będzie tych kompletów na cały sezon. Jeśli rozegrane zostaną 23 wyścigi, no to i tu, i z przodu, i z tyłu to są po 23 komplety. Jeśli zawodnik przekroczy tą pulę hamulców, no to dostaje standardowe przesunięcie na starcie do najbliższego wyścigu, więc tutaj są proste zasady. Tak jak to jest tak jak ze skrzyniami biegów, jak z elementami jednostki napędowej, to jest ten sam case. Tak samo też z wydechami. Tu właśnie też FIA dość, oczywiście w dość skomplikowany sposób, ponieważ no teraz nagle nie mamy już, nie patrzymy już tylko na ten element jednostki napędowej, tylko już na całe spektrum elementów. No w ten sposób nic nie koszty. Oczywiście no trzeba patrzeć, trudno się czasem połapać, znaczy ta tabelka po prostu urosła nam, że już jest więcej tych elementów, za które można się zostać przesuniętym na starcie. Ale no to jest chyba jeden z takich sposobów, chyba taki dość w miarę rozsądny sposób za ten, na obcięcie kosztów, pomijając już oczywiście limity budżetowe, pomijając już oczywiście standaryzację części oraz też zezwolenie na taki szerszy outsourcing różnych elementów. No właśnie w tym roku Formuła 1 przeszła rewolucję nie tylko pod kątem technicznym, ale też pod kątem tego, kto musi zaprojektować sam, bo też właśnie niektóre części, na przykład które zaprojektują zespoły, muszą umieścić w takiej bazie. Nazwijmy to takim proszę takim dysku, że zespół ma projekt jakiegoś elementu konkretnego opisanego w regulaminie i te konkretne elementy, które właśnie o których wspomina regulamin, one właśnie muszą być w takiej bazie, gdzie inne zespoły też mogą ten projekt sobie, brzydko mówiąc, wziąć, no podpatrzeć, się mogą na nim oprzeć. Taka baza funkcjonuje, to jest dość ciekawy sposób. Aston Martin szukał tam, czy może tam w ten sposób cały samochód zbudować. Chyba jednak się nie udało. Oczywiście to był żart. Ale McLaren, no to jest niesamowity zjazd, wybitny zjazd. I trudno tutaj powiedzieć, czy poza niezawodnością jest tutaj coś jeszcze. Bo z tego, co zrozumiałem, to chyba Norris był w miarę zadowolony ze swoich okrążeń, w szczególności w kwalifikacjach. Nie wiem, co tu się w ogóle stało. Ale dobrze, jeszcze ostatni zespół. Williams, którego przed weekendem wskazywano na to, że no będą
najsłabsi, tymczasem no McLaren się okazał chyba jeszcze słabszy, no bo okej, okay, Williams jest daleko, jest on na końcu stawki, mniej więcej tam, gdzie był w zeszłym sezonie, ale nie jest chyba aż tak dramatycznie, no jak w McLarenie, bo przynajmniej no Williams nie ma aż takich problemów. Oczywiście zauważmy to, że na końcu są zespoły z silnikiem Mercedesa, czyli Aston, McLaren, Williams. I te, że właśnie ekipy okupowały ile, jakie pozycje? No od 12 do 17 pozycji, czyli ostatnie pozycje, które... czyli końcówka stawki wśród kierowców, którzy ukończyli wyścig, no to są właśnie oni. I to jest... to jest wow, to jest w ogóle ogromny, to jest w ogóle ogromny strzał. No, nikt się nie spodziewał, że Mercedes aż tak zjedzie z silnikiem. Oczywiście też no, swój udział miało też to, że Alpine, znaczy Renault i Ferrari dokonały ogromnego postępu, ale no to jest... tu jest na pewno więcej czynników. Co do Williamsa, no to wygląda na to właśnie, że o, jeśli byśmy chcieli tak spojrzeć na to, jak jest koniec stawki, no to też środek, a już w ogóle koniec stawki jest trudny do zdefiniowania. No bo... raczej nie wydaje mi się, aby to było takie pewne, że tylko Williams jest na końcu. No a w ten moment wygląda to, że na końcu jest jeszcze Aston Martin, na końcu jest też widocznie McLaren. Tu będzie ciekawe, czy gdyby McLaren już się uporał z tą niezawodnością, to czy może zaczną stanowić taki mostek pomiędzy właśnie gdzieś końcem stawki, a środkiem stawki, ten środek stawki to też może być taki Alpine, który też tam gdzieś tam może prawdopodobnie iść w górę, ale nie wiadomo, czy też nie pójdą gdzieś czasem w dół. Tak jak też powiedziałem, Haas i Alfa, no skoro one są, skoro silnik Ferrari prawdopodobnie im też tak pomógł w tym wystrzeleniu, zdecydowanie w górę stawki, no Haas zdobył teraz więcej punktów niż przez ostatnie chyba 2 lata. No to... no, w tym pierwszym wyścigu, no to wygląda na to, że tak się mówi, że silnik Ferrari musiał im pomóc i jeśli będzie tor bez, który no, nie wymaga aż tak mocy typu Monaco, Hungaroring, powiedzmy to może Singapur, chociaż nie, Singapur tak no, nie do końca, to może nie jest najlepszy przykład, ale właśnie Monaco, Hungaroring, no to takie obiekty mogą być ciekawe w wykonaniu Haasa, w wykonaniu Alfy i wtedy zobaczymy, czy oni będą też będą może gdzieś tam bliżej końca stawki, czy może będą cały czas gdzieś tym solidnym solidnej gdzieś połowie stawki, to będzie ciekawe, wygląda to, że właśnie ten środek stawki będzie tak bardzo zmieszany, że nawet że to będzie, że będzie mieli czołówkę w postaci możliwe, w postaci Ferrari, Red Bulla i Mercedesa, a potem jest ten cały kocioł. Nie będzie końca stawki, tylko po prostu będzie 3 zespoły z czołówki i cała reszta, która może być w jednym wielkim kotle, który będzie się mieszał mniej więcej jak w sezonie 2009, w zależności od tego, jaki będzie tor, kto kiedy przywiezie jakieś poprawki, więc szykuje nam się niesamowita inba. I tu właśnie jest pytanie, czy teraz być na końcu stawki może być wstydem? To jest takie moje pytanie. Ja uważam, że w tym roku, od tego roku, a już w ogóle prawdopodobnie w przyszłym roku, gdy już też te koszty też zostaną jeszcze w ogóle jeszcze bardziej ścięte i no też ta rewolucja, też te przepisy też zostaną prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze skorygowane, może dzięki temu, że Liberty Media gdzieś tam analizuje te dane i tak dalej, no to być na końcu stawki prawdopodobnie już nie będzie oznaczało, że do tego, że jest się najgorszym, że jest się absolutnie nieprzygotowanym, jak to miało miejsce w roku 19 w Williamsie, w zeszłym roku w Haasie, brzydko mówiąc, nazwijmy nieprzygotowanym, ale to nie o to chodzi, że po prostu że były problemy z przygotowaniem zespołu na taką na jakiś konkurencyjnym poziomie, no to tutaj możemy mieć sytuację troszkę jak w MotoGP, że tak naprawdę tam nie ma najsłabszych zespołów, to nawet te zespoły typu Tech 3 wspierane przez KTM, czy zespół Valentino Rossiego, czy jeszcze kto, te dwa zespoły to nie są one najgorsze, dlatego że są najgorsze, tylko że po prostu cała reszta jest tak mocna, one też są w stanie błysnąć i w odpowiednich warunkach bez potrzeby jakiejś inby są w stanie samodzielnie zabłysnąć i zrobić świetny wynik, tylko no po prostu cała reszta jest jeszcze lepsza, więc to nie jest prawdopodobnie w tym roku, to nie jest być koniec stawki
taki właśnie jest, to nie jest to, co znamy z dawnych lat. To już na pewno nie jest to, co znamy z czasów 2010 czy też do 2014, gdzie mieliśmy cały czas HRT, Marussia, Manor, Virgin i tak dalej, Lotus, Caterham i tak dalej, które po prostu kupowały koniec stawki. Tylko będziemy mieli po prostu zbity ten środko-koniec stawki, który będzie się stale mieszał i to będzie bardzo ciekawe. Chyba tak na koniec, co do samego ścigania w Bahrajnie oraz Jeddah, no to tak powiedziałem, ten tor w Bahrajnie bardzo sprzyjał sam w sobie, samej rywalizacji. Oczywiście tutaj efekt DRS-u, nieszczęsnego DRS-u, który prawdopodobnie nam za parę lat zniknie. No, to jest chyba jeden taki mankament w tym wszystkim, ale to jest naprawdę pikuś, no, że on tam DRS jakby nie dawał aż takiego efektu, nie zawsze przynajmniej. No i też samo ciągnięcie się na prostej, przez to, że tego brudnego powietrza jest mniej, no to też ten efekt cienia aerodynamicznego też jest mniej efektywny. I tu jestem ciekaw właśnie jak dzięki temu cieniowi tego efekt osłabł, jak to będzie wyglądało właśnie w Arabii Saudyjskiej, bo to jest bardzo szybki tor, też są trzy strefy DRS-u. Niesamowicie kręty obiekt, na którym no track limits wyznacza ściana, ale w tym roku chyba wygląda to, że dzięki dość mądrej decyzji Vitisia, czyli nowego szefa, znaczy jednego z nowych dyrektorów zawodów, no track limits nie będą problemem, no ale jestem ciekaw właśnie jak na tym szybkim obiekcie będzie wyglądała sama rywalizacja, samo ściganie, czy kierowcy będą gdzieś w tych sekcjach powiedzmy mniej więcej od czwórki do dwunastki, które są niesamowicie szybkie na tym na torze właśnie w Dżundzie, czy kierowcy będą w stanie gdzieś tam blisko siebie się ciągnąć i na przykład atakować częściej do trzynastki, czy na przykład nie wiem, też od tej piętnastki do nie wiem, dwudziestki dwójki, dwudziestki czwórki, też tam kierowcy będą w stanie się trzymać się bliżej i w 27 zakręcie, czyli w tym zakręcie de facto ostatnim, też będą może w stanie jakoś bliżej atakować do jedynki, no to już na pewno DRS będzie mógł jakoś w stanie pomóc, w zależności od tego jaki tam będzie jego efekt, więc szykuje nam się ściganie na troszkę innym torze. Dodatkowo też pamiętajmy, że będzie troszkę większy przydział opon, co powinno być mniejszym problemem dla kierowców na wyjeździe z alei serwisowej. No mieliśmy dość sporo problemów, znaczy trudności, to nie był problem, to były trudności bardziej, gdy kierowca wyjeżdżał z alei serwisowej na pierwszym, na początku swojego stintu, po wyjeździe z boksów, no to te opony były bardzo zimne i widać było, że chyba korzystniejsze było przedłużanie stintu i zjeżdżanie później w celu nacięcia rywala niż podcięcia, czyli zjeżdżanie wcześniej przed chyba nie było do końca efektywne, ale też chyba też to zależało właśnie w Dżudzie, bo też Leclerc był w stanie się bronić właśnie poprzez zjeżdżanie później, na inni kierowcy chyba troszkę byli w stanie podciąć przez zjazd wcześniej. W każdym razie no widać, że przez to, że w tym roku ograniczono troszkę możliwość rozgrzewania opon poprzez kocze grzewcze, znaczy, że jest jakby trudniej teraz, jakby one już teraz nie dają aż takiej pomocy, aż tak bardzo nie pomagają, już teraz nie są aż tak pomocne koce grzewcze, no to teraz samo dogrzewanie opon na wyjeździe oraz na pierwszym okrążeniu jest teraz zdecydowanie ważniejsze oraz trudniejsze. Jak będzie wyglądało to w Dżudzie, jak będzie wyglądało ściganie, jaki będzie układ stawki, to będzie ciekawe. Ten tor dość mocno jest zależny od mocy między nimi oraz też od tego właśnie jak samochód się przekłada w zakrętach. Jeszcze jedna rzecz na koniec, ciekawe będzie, czy będziemy mieli aż taką inbę jak w zeszłym roku i to nie mam na myśli Hamilton kontra Verstappen, tejże walki, tylko mam bardziej na myśli kolizyjność, wypadkowość, o taka rzecz, czy będziemy mieli aż tyle, no, czy będzie aż tyle, może, znaczy inaczej, może nie inbowość, o, może bardziej chodzi mi o to, czy będzie aż tyle debris w trakcie wyścigu, no bo jednak było dość sporo kolizji, w tym tych, które też wywołały czerwone flagi w trakcie wyścigu oraz wypadków, i czy w tym roku, skoro samochody mają troszkę inaczej wyglądają i teraz już nie ma tak, że jest nos, skrzydła pomiędzy nimi są takie dwa łączniki, tylko teraz nos jest de facto zintegrowany ze skrzydłem, dodatkowo w tym, że też skrzydła są linki, które też całość powinny lepiej trzymać, więc już będzie mniej szczątek, które po prostu będą luźno odpadały, będą po prostu łatwiej łamywalne,
no to czy to też wpłynie na ten, na samą rywalizację, na ilość ewentualnych neutralizacji, no bo też tak szybko właśnie wyjaśnię, tak jak powiedziałem, są w tym roku skrzydeł, są jakby w skrzydle znajdą się też linki, które to wszystko lepiej troszkę trzymają, oczywiście cały czas elementy się mogą urywać poszczególne, ale teraz jest jakby to jest troszkę olinkowane, tak jak zawieszenie w, tak jak powiedzmy to mocowanie zawieszenia, że też tam znajdują się linki, które to jakoś tam w miarę trzymają, czy zapobiegają aż takiemu ułamywaniu się debris, szczątków, i dzięki temu też no, jest ich potem mniej, też neutralizacji może być też mniej. No, tutaj troszkę to dość pokrętnie wyjaśniłem, ale myślę, że kto ma wiedzieć, to wie, KM, jak to się mówi. Czy coś tu jeszcze jest takiego ewentualnie do dodania? No to będzie inny tor. To jest tak jak po Bahrajnie byliśmy wszyscy w skowronkach szczęśliwi i tak dalej, że było świetne ściganie, tak warto właśnie nie brać może tego, nie sugerować się tym, co było w Bahrajnie, że to samo będzie na tym, na torze właśnie w Dżudzie, bo to jest inny obiekt, dodatkowo też dość mało znany. I warto do niego podejść bez takich jakichś szczególnych oczekiwań. Jakie mamy potem jeszcze wyścigi? No później przez nas czeka między innymi Imola oraz Australia. I no, tor Australii to w ogóle też należy wyrzucić do kosza, to wiemy o tym torze, ponieważ to jest totalnie przerobiony obiekt oraz w ogóle inny układ toru. Więc też trzeba do niego podejść z czystą głową, bez jakichś oczekiwań. Natomiast no co, i tutaj też ważnym sprawdzianem pod tym będzie Imola. Tor, który ja uważam, że no jednak, no jako że on ma teraz, wygląda inaczej niż wyglądał 30 lat temu ze względów bezpieczeństwa, co jest ważne, no na tym torze ściganie może wyglądało inaczej od lat, jak ono będzie wyglądało teraz, w nowej erze. To też do niego warto tutaj się nie nastawiać, warto może nie robić sobie szczególnych nadziei, no bo jak dla mnie ten tor, czy tor w Barcelonie, no to będą ważne weryfikatory. Uważam, że Bahrajn się świetnie spisał, ale to jednak takie tory jak właśnie Imola, czy Barcelona, to będą tory, które zweryfikują to, no już nawet nie mówię o Monaco, no na Monaco myślę, że nikt w ogóle sobie nie robi nadziei, żeby coś tam szczególnego wyszło, ale cały czas pewnie są jakieś mini nadzieje, powiedzmy, że będzie lepiej. Jak to będzie, to się okaże. Możliwe, że też o tym wszystkim opowiem. Spróbuję właśnie troszkę o Formule 1 mówić w taki sposób, takim bardziej moimi odczuciami, bo też nie ma sensu, bym mówił czwartą, piątą osobą, szóstą osobą, która mówi to samo, co wszyscy inni. Ja chcę do tych rzeczy podejść troszkę inaczej. Jeśli Wam się spodobało lub też nie, zostawcie swoją cenę, zostawcie też może jakiś swój komentarz, jeżeli macie ochotę. Ja Wam też bardzo dziękuję. I to był Greg Motorsports. Ja dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.